zbawcza hostio, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram. Znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy, Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała i dziękczynienie w każdym momencie.
Ciszyciel, Duch prawdy Ty i żywe zdisy i wse widuczy Twoje i łaski na mnie sposły. Царю небесний, скарбе ласк многих, дателю жизни на нас отдай, прийди селися в серця убогих, ласки Твоєї Ти нам подай, ласки Твоєї Ти нам подай. Царю небесний, від всякої скверни Ти очисти нас, око Твоє. Небо нехай нам знову приверне і душі наші, Боже, спаси. І душі наші, Боже, спаси. Царю небесний, Боже могучий, Ти утішитель, Дух правди Ти, і живе здійси, і всевідучий, Твоєї ласки нам не спасли, Твоєї ласки нам не спасли. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszyscy wiedzą o tym, że w Polsce jest Kościół rzymskokatolicki, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że w Polsce jest też inny Kościół katolicki wschodni. Kościół grecko-katolicki, czasem słyszymy bizantyjsko-ukraiński, który jest cząstką Kościoła powszechnego. Jesteśmy jednym z kościołów katolickich wschodnim, bo w Kościele powszechnym mamy Kościół rzymskokatolicki największy i ponad 20 kościołów wschodnich, również katolickich, które mają tradycję wschodnią. Nasz Kościół należy do tradycji bizantyjskiej, czyli tej, której centrum, która rodziła się i powstawała, tworzyła swą tradycję w Bizancjum, w Konstantynopolu. Jesteśmy kościołem, który ma swoją liturgikę, tę stronę liturgiczną, oczywiście prawdy wiary mamy te same. Msza święta jest sprawowana w innej tradycji, w innym rycie,
ci z Państwa, którzy są po raz pierwszy dzisiaj na wschodniej liturgii, na pewno ksiądz Paweł by już o tym wspomniał, będą niektóre elementy zbliżone, podobne jak w liturgii Kościoła Zachodniego, ale pozostała część, to wypełnienie ma inne miejsce. Liturgia oczywiście słowa, liturgia eucharystyczna, komunia święta, ale właśnie te wypełnienia są trochę inne. Mamy również swoją tradycję kanoniczną, mamy swoje prawo kanoniczne, bo w Kościele powszechnym są dwa kodeksy prawa kanonicznego. Kodeks prawa kanonicznego dla Kościoła rzymskokatolickiego i kodeks kanonów Kościołów Wschodnich dla wiernych wszystkich Kościołów Wschodnich katolickich. I oczywiście mamy swoje zwyczaje liturgiczne, śpiewy, ubiory, to wszystko, co wiąże się z tą zewnętrzną oprawą. Na dzisiejszy dzień w Polsce mamy dwie diecezje. Przemysko-warszawską ze stolicą w Przemyślu i diecezję wrocławsko-gdańską ze stolicą we Wrocławiu. W Polsce mamy ponad 120 parafii i około 80 kapłanów diecezjalnych i zakonnych i około 80 tysięcy wiernych. Teraz zapraszam wszystkich Państwa do wspólnej modlitwy, abyśmy przez sprawowanie Najświętszej Ofiary stali się bliżej Chrystusa. Otworicja carski worota, Boże przychody carsławy, że zaczynaje żertwa presjata, służytel stadowit prawy, prynosym Bogu serca dar, zasvitili i ludzku twar. Prynosym Bogu serca dar, zasvitili i ludzku napełniajesz skarbę dibry życia podate lub ryjdy i stały się w nas i oczysty nas widus jako i skwerny i spasybłach i duszy naszej. Sławo wyszniej Bogu i na zemli myr udział błahowoliniam. Sławo wyszniej Bogu i na zemli myr udział błahowoliniam. Gospody, huby mój witkry i usta mój spowiskiać chwałą Twoją. Błogosławione Carstwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, nyni po wszech czas i na wieki wieczni. Amen. Myri Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Zamyr z wysody, spasienia dusz nasze, Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Świętych Bożych Cerkowi zjednania z i Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Za święty chram cejnych, co z wierą pobożnictwu i strachom Bożym wchodzaj do niego, Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Za świętyszo wsełańskiego archiereja Franciszka, babu rymskiego błażeniszo, patriarcha naszego Światosława, i za prawoswieszczeniszego archiepiskopa i metropowy na naszą kieriewgena, czesne prezwiterstwo u Chrystii diakoństwo za wyspryczet i ludaj Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Pomereżny i narod nasz za prawlinia i wsewisko, Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Za miasto sej zakożne, seło miasto krainu i za tych, co wierują żywolivne, Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Za dobre policie, za wrażaj, podiw zemnych i czasy myrni, Gospodewi, pomolim się. Gospody, pomiluj. Za tych, co była
podróżuje za niedużych, strażdających, połonnych i za spasienia ich, Gospode, wybawolim się. Gospode, pomyluj. Chcę wyzwolić się nam i do wszelkiej skorby, gniewu i nóżdy, Gospode, wybawolim się. Gospode, pomyluj. Zastupy, spasy, pomyluj, ochorny nas, Boże, Twojeju błagodadziu. Господи, помилуй. Пречисту, преблагословенну, славну, владычицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию, с усима святыми помянувши сами себе и один одного, и в сердце наше Христу Богу видаймо. Тоби, Господи. Tobie należy wszelka sława, cześć i pokłonienie Ojcu i Synu i świadomo Ducha winni bo wszechczas i na wieki wieczni. Amen. Błogo jest powiedować się Gospodowi i śpiewać imieniu Twojemu Wszechwyższy. Modlitwami Bogorodicy spasę, spasy nas, spowieszczaty zarania mylisz Twoju i istynę Twoją na wsiaku nicz. Modlitwami Bogorodicy spasę, spasy nas, bo prawy Gospodź Bóg nasz i nie maje nieprawdy w Nim. Молитвами Богородиці спасе, спаси нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слове Божий, безсмертний Ти і зволив Ти спасення нашого ради. Воплотитися від Святої Богородиці і пресно Діви Марії, незмінно ставши чоловіком і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти один у Святій Тройці, рівнославений з Отцем і Святим Духом. Спаси нас. Щище в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Христу, преблагословенну, славну, владычицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самі себе і один одного, і в серця наше Христу Богу віддаймо. Тобі, Господи. Бо Ти благий, чоловік і любець Бог, єси й тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині, бо всякчас і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнімо, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний Ти співаємо Тобі, алилуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний Ти співаємо Тобі, алилуя. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний Ти співаємо Тобі, алилуя. Прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний Ти співаємо Тобі, алилуя. Готуйся, вифлееме, розкрийся всім єдеме. Красуйся, Єфрате, бо
дерево життя в вертепі розквітнуло від діви. І воно раєм свенним явилось, якому божественний сад. З нього ївши будемо жити, і не як Адам помре, бо Христос страждається, щоб оновити упалий колесо. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Дівнатне сгряде, щоб невимовно родити у вертепі предвічне слово. Радість вселенно почувши це, прогослав з ангелами і пастирями того, що хоче явитися дитям малим предвічного Бога. Бо ти святий си Боже наш, і тобі славу воссиваємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бо всяхчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо святе воно. Господь воцарився, нехай гніваються люди. Возносіть Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо святе воно. Перше читання. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła.
ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Oto Słowo Boże. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi i jego mieszkańcy. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię, On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Alleluja, 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 alleluja. Pomiany sądź Twi, szo je oty pred Bog i zdawno. Alleluja, 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 Alleluja. Boże, Car nasz pierwszewiku, wczynił spasenia posered zemli. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego.
Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz się nazywał Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Często artyści, naukowcy, pisarze żalą się, że ich dzieło przepadnie wraz z ich śmiercią, ponieważ nie mają uczniów. I sytuacja Jezusa była wręcz przeciwna. Jak tylko pojawił się publicznie, nawet jeśli nie dokonał żadnego cudu, zawsze byli tacy, którzy chcieli za nim pójść. Pociąganie, jakie Jezus wywiera na inne osoby, nie jest natury czysto ludzkiej, a Ewangelia przekazuje o tym świadectwo. Owa fascynacja toczy się przez całą historię i dociera aż do naszych czasów. Jednak to od 2000 lat prowadzi ludzi do Jezusa. To odwieczne pragnienie Boga. Ci, którzy nie znają Jezusa, ale poszukują dobra, wcześniej czy później w swoim życiu spotkają Zbawiciela. I w różnych filmach poświęconych Chrystusowi reżyserzy starają się przedstawić Go jako osobę niezwykle pociągającą i bez wątpienia w rzeczywistości taki był. Ale to nie wystarczy, aby wyjaśnić fakt, że uczniowie poszli za nim, porzucając absolutnie wszystko. Sam Ojciec prowadził ich do niego. Pytanie „Rabbi, gdzie mieszkasz?” zdaje się być reakcją na dość żenującą sytuację. Dwie osoby idą za nieznajomym, który w pewnym momencie dostrzega ich obecności, obraca się i pyta: czego szukacie? Ci, którzy za nim postępują, aby rozpocząć jakąś rozmowę, odpowiadają na pytanie, jak zresztą pewnie uczynilibyśmy i my: skąd pochodzisz? Jest to pierwsze spotkanie, ale nie jest ono ani przypadkowe, ani nic nieznaczące. Ludzkie życie posiada wartość, która nie wynika z długości jego trwania, lecz zależy przede wszystkim od spotkań. I życie każdego z nas może poprzez jedno spotkanie całkowicie zmienić kierunek biegu. Młodzieniec spotyka dziewczynę, która zostaje jego żoną. Początkujący artysta spotyka mistrza, który nada formę jego twórczości. Nikt nie może przewidzieć, kiedy nadejdzie owo kluczowe spotkanie. Zawsze jest ono niespodzianką i wielkim odkryciem. Spotkania dotyczą zawsze ludzi żyjących, żywych osób, ale czasami może to być spotkanie z dorobkiem ludzi już nieżyjących lub dziełami artystów z przeszłości, którzy mogą się stać dla nas duchowymi mistrzami. I trudno jest zapytać Jezusa, gdzie mieszkasz?
Możemy go odnaleźć wszędzie. Jeśli zaprosi nas na spotkanie, a tym zaproszeniem jest ten ołtarz, gdzie tu na słowa kapłana przychodzi sam Chrystus, aby dzielić się sobą z nami, karmić nas swoim ciałem i swoją krwią, które dają nam życie wieczne. I uwaga, drobna uwaga ewangelisty, że było to około godziny 10, też jest zaskakujące, ponieważ Ewangelia ogranicza się do przekazania najważniejszych informacji o życiu Jezusa i czasami streszcza długie nauki w kilku zdaniach. Dlaczego zatem odnotowuje tę nic nieznaczącą okoliczność, iż była to godzina 10, czyli 4 po południu? Dlatego, że wspomnienie tego dnia wraz ze wszystkimi szczegółami pozostało żywe w pamięci apostoła Jana. Jesteśmy zalewani przez wiadomości, obrazy, wrażenia i osoba zrównoważona broni się przed tym, wybierając jedynie informacje i eliminuje te nic nieznaczące. I możemy dzisiaj zapytać siebie, czy ja potrafię wybierać te dobre informacje, jak selekcjonować te informacje, o czym zapomnieć, a co zachować w pamięci. Jeśli Ewangelia i religia posiadają dla nas wartość, modlimy się z uwagą. I tak święte słowa odciskają się w naszym umyśle i będą silniejsze od innego wrażenia, jakie przeżyjemy w ciągu dnia. Panie, daj nam umiejętność usłyszenia Twojego słowa, Twojego wołania, byśmy podążali Twoją drogą miłości, którą Ty jesteś. Amen. Promówmo wsi z jej duszy, z jej myśli naszej, promówmo. Gospody pomyłuj. Gospody wszechdrżytelu Boże, ojciec naszych, moje mojstwowie wysłuchaj i pomyłuj. Gospody pomyłuj. Pomyłuj nas Boże, po wielkiej miłości Twojej, moje mojstwowie wysłuchaj i pomyłuj. Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj. Mówię mój za świętiszą wsełańskiego archiereja Franciszka Babu Rymskiego, błażeniszą patriarcha naszego Światosława i za prawoswieszczeniszą archiepiskopa i metropolita naszego Kyriewgena, za tych, co służyli posłużywu świętomu chrami, ciemu i za ojców naszych duchownych i wszystkich ukryskich braci naszych. Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj. Przemowy moi za Bohom bereżeny narod nasz, za prawlinia i za wsewisko. Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj. Przemowy moi za dud prysutnich ludzi, szczo oczekuj od Tebe wielkiej bogatej miłosty, za tych, co tworej na miłostynie i za wszystkich prawosławnych chrystijan. Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj. O miłostywy człowiek lubec Bóg jest i dobi sławę wosyłaje mocy i Synu i Świadomu Duchowi nyni powszechczas i na wieki wieczni. Amen. Wierniejsze i szczebry, Gospodowi pomolim się. Gospody pomyłuj. Premudry szczopit władzy Twojej zawsze bereże, nimi Tobie sławo wosyłały, Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, nyni powszechczas i na wieki wieczni. Amen.
Ojci, Tri Святую, пісню співаючи, Тройці Три Святую, пісню співаючи, Тройці, Тройці, Тройці Три Святую, пісню співаючи, вся Щоби царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуя, алилуя, алилуя. Сповні молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. Боже, нечесні дари Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою побожністю і страхом Божим, ходи до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Призволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, Дротами єдинородного Сина Твого, що з неба освобенний єси, з пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. І Духові Твоєму. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, в Тройці єдинослушну і нероздільну. Двері в премудрості будьмо уважні. Вірою в єдиного Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, ні в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиностушного, за цим, що через нього все сталося. Він задля нас судей нашого ради спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих,
а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборню апостольську церкву, і сповідує одне хрещення відпущення гріхів, очікую воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Милість миру жертву хвали. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм гору піднесім серця. Піднесли до Господа. Достойно і праведно єсть поклонятися Отцю і Сину і Святому Духові, Тройці єдинослушні і нероздільні. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. Свят, 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 Господь Саваоф, ісповни небо і земля, слави, слави Твоє я. Осанна, осанна во вишніх, благословен гряди во ім'я Господнє. На відпущення гріхів. Амінь. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Твоє від Твої Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе поєм, Тебе благословим, Тебі благодарим.
Твоєю, Христа Твого, Саші, Господи, перетворивши Духа Молодим Тися, молодим Тися, Боже наш, молодим, молодим Тися, молодим, молодим Тися, молодим Тися, Боже наш. Особливо за Пресвяту Пречисту, Преблагословенну Славну Владичицю нашу Богородицю і Пресну Діву Марію. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, Приснобожену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від серафимів, що без отіння Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Найперше пом'яни, Господи, святішого Всевоїнського архієрея Франциска, папу Римського, Боженішого патріарха нашого Святослава, Преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кирєвгена, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, цілі, чесні, здорові, довголітньо право правили слово Твоєї істини. І всіх, і все. Хай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з Духом Твоїм. Всіх святих пом'янувши, що іще вмри, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Чоловік любить Бог наш, прийнявши його святий на небесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно Борисвену благодать і дар Святого Духа, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Я всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просим. Подай, Господи. Ангела миру, вірного наставника, горонця душі тіл нашого Господа просим. Подай, Господи. Прощення гріхів і прогрішень нашого Господа просим. Подай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу Господа просим. Подай, Господи. Ускорить час життя нашого в мирі покаянні скінчити Господа просим. Подай, Господи. Християнської кончини життя нашого безболізної, бездоганної, мирної і доброго відвіту на страшному суді Христовому просим. Подай, Господи.
Jedni z wiry pryczastia zwiadowo długa wybrosywszy sami sebe jeden odnoho i w serycia nasze Chrystu Bohowi widdajmo. Pomili Gospody. I spodoby nas, Władyko, zis miłewistiu, nos od nos mi de prezewaty Tebe, Nebesną Boga Otcia i mowy Tym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Bo Twoje jest Carstwo i Syła i Sława Ojca i Syna i Świętego Ducha, nyni w owsiach czas i na wieki wieczni. Amen. I Duchowi Twojemu. Głowy Wasz i Beredo Gospodom schyli. Błagodaciu i szczedrotam i człowieka lubiam jedynorodnego Syna Twojego, z jakim Ty błogosławiony jesty, z preswiatymi błahymi żywotworiaszym Twoim duchom nyni po wsiach czas i na wieki wieczni. Amen. Boże miłostywy, bądź mnie grzesznym. Boże miłostywy, bądź mnie grzesznym. Boże miłostywy, bądź mnie grzesznym. Bądźmy uważni. Święte jest Świętym, jeden świat, jeden Gospod, Jezus Chrystus, na sławę Boga Otca. Znamenowało się na nas światło, łycia Twojego, Gospody. Znamenowało się na nas światło, łycia Twojego, Gospody. Alleluja, 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 alleluja.
warunki przystąpienia do Komunii Świętej są takie same jak w Kościele rzymskokatolickim. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej bez grzechu ciężkiego. Święte postacie kapłan zsuwa łyżeczką do ust, także proszę odchylić lekko głowę do tyłu i otworzyć szeroko usta. Z istrachą Bożym i z wierą przystąpić. Błogosławiony, kto idzie w imię Gospodnie, bo Gospodzi jawił się nam. Czesna i przyczystowa. Tiła i krowy Gospoda i Boga i Spasa naszego Jezusa Chrysta. Wieruję, Gospody, i wyznaję, że Ty, Syn Boga żywego, przyszedł na ziemię, żeby duszę moją spasti від всякого злого. Прийшов на землю, щоб душу мою спасти від всякого злого. Ти причасника в храмі святім, приймення в тайні вечері, тайну твоїм ворогам не повім і не відчиню їм двері. Тайну твоїм ворогам не повім і не відчиню їм двері. Не як то Юда цілую тебе, щоби віддати на муки. А як розбійник той ще за життя до тебе зношу я руки. А як розбійник той ще за життя до тебе зношу я руки. Господи Боже, мене пом'яни, як прийдеш в царство небесне. Благодатью мене осіни, нехай і грішник воскресне. І благодатью мене осіни, нехай і грішник воскресне. Нехай причастя це пресвяте на кару м'я не осудить.
Пыш наш счастливе и вечное життя, душу и тело пробудить. Пыш наш счастливе и вечное життя, душу и тело пробудить. Тело Христове приму, спаса и Господа мого. Сердце смиренне візьму, вічного Бога живого. Серце смиренне візьму, вічного Бога живого. Чашу спасення прийму, тіла і крові святого, призову дателя жизни благої. Боже, ім'я призову дателя жизни благої. Стану хвалити серед покути і слез, Бога во вишніх молити. Серед покути і слез, Бога во вишніх молити. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми виділи світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільні тройці поклоняємося, вона бо спасла нас. Завжди, нині, бо всяк час і на віки вічні. Амінь. Нехай сповняться уста наші хвалення Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх божественних безсмертних і животворящих таїн. Збережи нас у Твоїй святині, весь день поучатися в правді Твоїй. Алилуя, алилуя, алилуя. Прости, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових тайн, достойно благодарімо Господа. Господи, помилуй.
Zastupy, spasy, pomyłuj, ochorny nas, Boże, Twojeju godaciu. Gospody, pomyłuj. Byś doskonały, święty i myrny, i bezliczny, wyprosywszy sami sebe jedynodnogo i w serdzia nasze, Chrystu Bogowi, widajmo. Obich, Gospody. Bo Ty oświadczenia naszej dobi sławo posyłajmy Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, nyni bo wsiach czas i na wieki wieczni. Amen. I wejdź w imieniu Gospodni. Gospodowi pomolim się. Gospody pomyluj. Gospody, Ty błogosławiasz tych, co Tebe błogosławiają i oświadczujesz tych, co na Tebe nadjucia. Spasy ludzi Twoich i błogosławy spadkojemstwo Twoje pełno do cerkwi Twojej ochorny. Oswiaty tych, szur lać krasu domu Twojego, Ty ich prozwał Bożeństwo, no i osyłuj Twojeju i nie zawyszy nas, szur nadjemość na Tebe. Myr świtowi Twojemu daruj, cerkwam Twoim mierają, Tobojo bereżnemu narodowi naszemu, prawlini i wszystkim ludziom Twoim. Bo wszelkie dobre dawanie i wszelkiej zwerszenej dar z wysody jeszcze schody, dwi Tebe ocja swidła i dobi sławu i podziaku i pokliń zasyłajmu. Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, nyni bo wszechczas i na wieki wieczni. Amen. Budy imię Gospodnie, błogosławione od nyni do wieka. Budy imię Gospodnie, błogosławione od nyni do wieka. Budy imię Gospodnie, błogosławione od nyni do wieka. Za chwilę druga część naszego spotkania, celebracja. Ona będzie trwała troszkę krócej. Pozostańcie w tym modlitewnym skupieniu. Będziemy za chwilę przeżywać tajemnicę pojednania, jedności tutaj w Kościele. Osłowienie Gospodnie na was i obłogodatuj, człowieku lubiam, zawsze na niego wszech czas i na wieki wieczni. Amen. Chwała Tobie, Chryste Boże, nad jej nasza sława Tobie. Sława Ciebie, Synu i Świętemu Duchowi, i nyni, powszechczas i na wieki wieki. Amen. Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj, Gospody pomyłuj. Błogosławię. Chrystus, istny Bóg nasz, modlitwami preczysto i swojej materii, sył i oczesną i żywotworiaszczą Chrysta, modlitwami świętych sławnych i wszechwalnych apostoliw, świętego ojca naszego Iwana Zołotousta, archiepiskopa Konstantynograda i świętej muczennicy Anastazji i wszystkich świętych pomyłuje i spasę nas jak Boga i czołowi polubę. Boża Maty, czysta dziewo, Maryjo sławna, my do Tebe przybiegajem, Maryjo sławna, poczujemy z neba głos, Maty Boża, kliczy nas. Dzieci moi, chodzić ko mnie, ja pocieszę was. Poczujemy z neba głos, Maty Boża, kliczy nas. Dzieci moi, chodzić ko mnie, ja pocieszę was. My wsi nyni przybiegajem do mnie.
Boża, kliče nas. Dite moji, chodit ko mi, ja potišu vas. Čuli me z neba glas, Mate Boža, kliče nas. Dite moji, chodit ko mi, ja potišu vas. Будь нам завжди на помочі, Маріє славна, хорони нас в день і вночі, Маріє славна. Почули ми з неба глас, Мати Божа кличе нас. Діти мої, ходіть ко мені, я потішу вас. Почули ми з неба глас, Мати Божа кличе нас. Діти мої, ходіть ко мені, я потішу вас. Боже, вейжий ку споможенню мему. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Usiądźmy. Sługa Boży, brat Paweł Krawczewicz. Urodził się 20 sierpnia 1907 roku w miejscowości Bochum, diecezja Kolonia, Niemcy. Jego rodzicami byli Władysław i Jadwiga z domu Ryszewska. Do Stowarzyszenia Księży Palotynów wstąpił 2 września 1926 roku w Sucharach, na brata. Po odbyciu postulatu i nowicjatu pierwszą profesję złożył 31 marca 1929 roku, a profesję wieczną 31 sierpnia 1932 roku. Brat Paweł przez wiele lat pracował w drukarni i księgarni palutyńskiej. Był bardzo sumienny i świątobliwy. Gorliwie wypełniał obowiązki płynące z konsekracji i przyrzeczeń złożonych w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. W czasie II wojny światowej, w roku 1942, podjął niezwykłą decyzję, aby dobrowolnie udać się z transportem Polaków wywożonych pod przymusem na roboty do Niemiec, żeby rodakom towarzyszyć w ciężkiej sytuacji i nieść im pomoc moralną, religijną i materialną. Gdy jednak naziści wykryli jego akcję, 29 kwietnia 1944 roku został przez gestapo aresztowany, okrutnie skatowany, a następnie osadzony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Stamtąd przewieziono go do obozu w Turyngii. Wycieńczony głodem, ciężką pracą i torturami, zachorował na gruźlicę i po 2 tygodniach pobytu w rewirze zmarł. 11 marca 1945 roku. Jego zwłoki zostały prawdopodobnie pochowane, a potem przed wkroczeniem Amerykanów spalone. Brat Paweł do końca zachował, jak zeznają świadkowie, pogodne usposobienie płynące z głębokiej wiary i stałej modlitwy.
nie żałował swojej odważnej decyzji dobrowolnego trwania z rodakami w ich niedoli. Ksiądz Andrzej Bardecki, współwięzień, wspominając brata Krawczewicza, pozostawił ważną refleksję. Uważam, że człowiek, który świadomie, dla Boga, naraża się na śmierć i potem tę śmierć ponosi, jest męczennikiem. Brat Paweł miał przeszło 37 lat. 16 lat był członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Cieszył się opinią świętości wśród współwięźniów i współbraci. Był wyjątkowym wzorem heroicznej miłości dla wszystkich chrześcijan, a szczególnie dla braci zakonnych. Zgodnie z Ewangelią Chrystusa oddał życie za braci, dobrowolnie i z całkowitym poświęceniem w duchu wiary. Jest przykładem, jak kroczyć drogą świętości w życiu codziennym i w sytuacji największej próby. Sługa Boże, ksiądz Norbert Jan Pelowski. Urodził się 27 stycznia 1903 roku w miejscowości Pszczółki koło Gdańska. Jego rodzicami byli Franciszek i Marcjanna z domu Plata. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego przez pewien czas pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. W 1924 roku wstąpił do Stowarzyszenia Księży Palotynów we Wadowicach. W 1925 rozpoczął nowicjat. Profesję złożył 24 września 1927 roku w Sucharach. W latach 1926-28 odbył studia filozoficzne w Polotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Sucharach i Ołtarzewie. Studia teologiczne odbywał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 19 lipca 1931 roku w Rzymie. W latach 1931-32 kontynuował studia teologiczne w Warszawie. Od roku 1933 do 1941 z ogromnym poświęceniem pracował w duszpasterstwie i nauczał religii w Szkole Powszechnej w Ołtarzewie i w okolicy. W okresie okupacji niemieckiej był kapelanem Armii Krajowej na terenie Ożarowa Mazowieckiego. W tym samym czasie zajmował stanowisko radcy domowego we wspólnocie palotyńskiej, a następnie administratora domu w Ołtarzewie. Tym samym wypełniał obowiązki ekonoma w seminarium duchownym w Ołtarzewie. 23 maja 1941 roku wraz z innymi współbraćmi został aresztowany w Ołtarzewie przez gestapo i osadzony na Pawiaku. Po uciążliwych przesłuchaniach przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W okrutnych, wyniszczających warunkach hitlerowskiego obozu ciężko zachorował. Umieszczony na oddziale chorób zakaźnych obozowego szpitala, całkowicie wycieńczony, po powtórnym ataku choroby zmarł 15 marca 1942 roku. Naoczny świadek ostatnich dni jego życia, ksiądz Konrad Szweda, więzień Oświęcimia i Dachau, zostawił świadectwo o postawie duchowej księdza Pelowskiego. Ksiądz Norbert podczas pobytu w obozowym szpitaliku pomagał chorym, opatrywał ich rany, czyścił baseny, ale przede wszystkim kapłańskim słowem wzmacniał w sercach chorych wiarę i nadzieję. Zyskał sobie nawet tytuł miłosiernego Samarytanina. Zarówno najstarsi kapłani, jak i wierni parafii ołtarzewskiej i ożarowskiej, którzy korzystali z jego duszpasterskiej posługi, pamiętają go jako kapłana świątobliwego i wspominają jako prawdziwego męczennika, który oddał życie za wiarę i heroicznie służył bliźnim na wzór Chrystusa i świętego Wincentego Pallutiego, aż do ostatniego uderzenia serca. Pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być
budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga. To pierwsze słowa encykliki Pacem in Terris ogłoszonej przez Jana, świętego Jana 23. Jego encyklika o pokoju na ziemi wzywa do powszechnego rozbrojenia, ale jej głównym celem nie jest potępienie wojny, ale opisanie warunków, które muszą być spełnione, by pokój zachować, a wojny uniknąć. Nie jest więc wyrazem naiwności, tylko realizmu, przekonania, że wojny rzadko kiedy można uniknąć w ostatniej chwili, że pokój to nie brak wojny, ale taki porządek świata, w którym ludzie bardzo od siebie różni i narody od siebie różne okazują sobie szacunek i nie żywią zamiaru zgnębienia tego, kto ich zdaniem nie ma racji. Pokój jest jednym z najistotniejszych przejawów miłości Bożej do człowieka i nie na próżno prorocy Starego Testamentu zapowiadali, że nadejście Mesjasza na ziemię przyniesie z sobą pokój, obdarzy ludzi miłością i sprawiedliwością. Pokój nie jest tylko zwykłym brakiem wojny, ale zakłada jedność i pojednanie z człowiekiem oraz Chrystusem, będącym źródłem pokoju dla całego świata. Wokół Chrystusa, wokół Niego trzeba się gromadzić i jednoczyć. Jest to i dla nas wezwanie, aby szukać jedności u samych korzeni, które tkwią w wierze Chrystusa. To wszystko trzeba nam rozpocząć od nawrócenia. Im bliżej będziemy Chrystusa, tym bliżej będziemy siebie. Jedność wierzących rodzi się z doświadczenia jedności z Chrystusem ukrzyżowanym. Jej owocem jest pokój. Pokój jest darem od Boga dla człowieka. I w drugim liście do Efezjan przeczytamy, w drugim rozdziale listu do Efezjan przeczytamy, że Chrystus jest naszym pokojem. W tym sensie pokój jest darem zarówno w relacji do Boga. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa do bliźnich oraz w odniesieniu do samego siebie. List do Kolosan jako źródło pokoju ukazuje krew Chrystusowego krzyża. Ładnie to brzmi, zapisane na papierze, ale rzeczywistość naszej codzienności daleka jest od tego ideału. Nauczanie o pokoju gładko ześlizguje się z naszych ust, ale czynienie pokoju dość kiepsko nam czasami wychodzi. I to na każdej płaszczyźnie. Rodzinnej, wspólnotowej, parafialnej, narodowej czy międzynarodowej. Krzyż i miłość stają się więc budulcami Bożego pokoju w naszym życiu. Krzyż, czyli czynienie z mego życia daru dla Ciebie, nie dla jakiegokolwiek zysku, ale wyłącznie z miłości. To jest cud pokoju. Ktoś może powiedzieć, ale ja tego nie potrafię. Ja chcę mieć rację i chcę ją udowadniać wszystkim, którzy się ze mną nie zgadzają. A kiedy mam rację, to chcę, aby inni mnie słuchali i robili to, co ja im powiem. I dlatego nie potrafię często akceptować w moim otoczeniu tych, którzy mają rację, udowadniając mi, że się mylę. Stąd niezgoda, którą święty Paweł tak mocno piętnuje. Stąd rywalizacja, kto i dlaczego jest ważniejszy. Stąd też fałszywe i zwodnicze teorie rzeczywistości. Pismo Święte wymienia 7 elementów wiążących mnie z braćmi, budulców Bożego pokoju i jedności. Jeden Kościół, w którym działa jeden Duch, wspólne pragnienie Boga, jeden i ten sam Zbawiciel, jedna wiara, zanurzenie w tego samego Chrystusa, w końcu jeden Bóg. Kiedy więc zgodzę się na to, że nie muszę mieć racji i nie muszę być lepszy od moich bliźnich,
Zły duch zawsze rozsiewa wojny. Zazdrość, zawiść, walki, plotki, to wszystko niszczy pokój. Zatem nie może być wtedy jedności. A jak mamy postępować my, chrześcijanie, by znaleźć tę jedność? Paweł mówi wyraźnie: postępujcie w sposób godny, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością. Te trzy postawy. Pokora. Nie może być pokoju bez pokory. Gdzie jest pycha, tam jest zawsze wojna. Chęć pokonania innych, uważania się za stojących wyżej. Bez pokory nie ma pokoju, a bez pokoju nie ma jedności. Święty Paweł uczy nas, że mamy znosić siebie nawzajem w miłości. Trzeba z pokorą znosić wady innych, to, co się nam w nich nie podoba. Powinniśmy mieć serce szerokie, które nie potępia, nie ogranicza się do drobnostek, serce otwarte dla wszystkich. To jest sposób postępowania godny powołania do tajemnicy, do jakiej zostaliśmy wezwani, do misterium Kościoła. Tajemnica Kościoła to misterium Chrystusowego ciała. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich. To jest jedność, o którą Jezus prosił Ojca dla nas. My zaś mamy zachowywać tę jedność przez więź pokoju, a więź pokoju rośnie z pokorą, z cichością, znoszeniem siebie nawzajem i cierpliwością. Bóg stworzył ludzi nie wrogami, lecz braćmi. Dał im ziemię, by uprawiali ją swą pracą i potem, ażeby wszyscy korzystali z jej plonów, czerpiąc z niej to wszystko, co konieczne jest do utrzymania życia i zaspokojenia jego potrzeb. Różne narody nie są niczym innym, jak społecznościami ludzi, a więc braci, którzy winni dążyć w braterskiej jedności nie tylko do celów właściwych każdemu narodowi, lecz również do ogólnego dobra całej ludzkiej wspólnoty. Skoro nazywamy się braćmi i nimi jesteśmy, skoro przeznaczony nam jest wspólny los w obecnym i w przyszłym życiu, to jakimże sposobem może się stać, że ktoś odnosi się do innych jako do wrogów i nieprzyjaciół? Dlaczego innym zazdrościć, budzić nienawiść i przygotowywać morderczą broń przeciw braciom? Już dość było walk między ludźmi, już za wielu młodych w kwiecie wieku przelało swą krew. Już za wiele mamy cmentarzy poległych w wojnie, które surowym głosem nas upominają, byśmy wreszcie raz doprowadzili do zgody, jedności i sprawiedliwego pokoju. Niech więc każdy zwraca się ku temu, co ludzi wzajemnie dzieli, lecz raczej ku temu, co może ich złączyć we wzajemnym zrozumieniu i wzajemnym poszanowaniu praw każdego człowieka. Kiedy nie będzie pokoju między naszymi wspólnotami, tam, gdzie na co dzień przebywamy, nasz dom, miejsca pracy, uczelnie, grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Jest tyle miejsc w świecie, gdzie brakuje pokoju, sprawiedliwości. Jest tyle miejsc objętych wojną, wyzyskiem, prześladowaniami religijnymi. Módlmy się o ten pokój na świecie. W Ukrainie, w Jemenie, Afganistanie, Syrii, o ustanie przemocy w Ameryce Łacińskiej, o pokój i dialog w Republice Demokratycznej Konga i o ustanie przemocy w Burundi, o zakończenie walk etnicznych w Birmie, o zakończenie napięć w Ziemi Świętej, za wszystkie miejsca na ziemi naznaczone nienawiścią i konfliktem. Módlmy się o wyzwolenie dla wszystkich porwanych w Ukrainie, w Syrii, na Bliskim Wschodzie, gdziekolwiek na świecie. O pokój trzeba się modlić, a o modlitwie nie będą mówić działacze państwowi, ale jest to sprawa nas, ludzi wierzących.
A wówczas Bóg pomoże nam znaleźć drogi porozumienia, abyśmy najpierw otrzymali dar przebaczenia w swym sercu, aby następnie rozpocząć dialog prowadzący do pojednania z tymi, z którymi nam nie po drodze. Niech nowonarodzony Zbawca wysłucha wszystkich naszych modlitw, niech strzeże nasze narody w pokoju i dostatku oraz niech obdarzy nas swym niebieskim błogosławieństwem. Amen. Tylko człowiek przepełniony miłością i pokojem może w pełni otwierać się na przychodzącego Boga. Dlatego uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli dzielić się pokojem z innymi. Panie Jezu Chryste, który przyjąłeś na siebie ludzkie ciało, a przez to uświęciłeś wszystko, co grzech poniżył, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, który złożyłeś ofiarę z siebie Bogu, naszemu Ojcu, jako przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, który dałeś w sakramencie pokuty i pojednania źródło swojego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Sycia chory, nebes dwory, Ojce sławiać, świat, Gospod Bóg, świat, Chrystus Bóg, świat, Duch Święty sam. Свят Христос Бог, свят Дух Святий Савот. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, źródło życia, miłości i świętości, Ty w swoim Synu Jezusie Chrystusie do końca nas umiłowałeś w nieskończonej dobroci. Wciąż obdarzasz swój Kościół nowymi świętymi i błogosławionymi. Dziękujemy Ci za świadectwo heroicznej miłości, jakie swoim życiem, posługą kapłańską i apostolską oraz męczeńską śmiercią w okresie II wojny światowej ukazali słudzy Boży ze Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego brat Paweł Krawczewicz i ksiądz Norbert Pellowski. Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony za to, że oni słowem miłosierdzia i pojednania odważnie przekraczali wszelkie granice ludzkich podziałów, służyli ludziom z miłością Chrystusową, aby wszyscy stanowili jedno
w budowaniu Królestwa Bożego i wysławianiu Twojej niezmierzonej miłości miłosiernej. Bądź uwielbiony za ich heroiczną miłość, dla jakiej przyjęli cierpienie i śmierć męczeńską, naśladując boskiego mistrza. Pokornie Cię błagamy, racz wynieść ich do chwały ołtarzy, a nam za ich stawiennictwem udziel łaski, o którą z wiarą i ufnością Cię prosimy. Spraw, o dobry Ojcze, aby przykład ich życia zaowocował również w moim życiu odwiecznym wyznaniem wiary, czynami miłosierdzia i bezgranicznym zaufaniem Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Księdzu Adrianowi dziękuję za poprowadzenie kolejnego dnia przed objawieniem pańskim Epifanii w zastępstwie księdza proboszcza, którzy przygotowują również się do świąt. Tutaj razem z nami przeszedł tą wędrówkę. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Zapraszamy jutro. Jutro liturgia światła. Można te świece przynieść, jeżeli macie w domu. I to światło, które będzie pobłogosławione, będziemy mogli zanieść tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie mieszkamy. A jutrzejszej liturgii będzie przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Przybylski z archidiecezji częstochowskiej. Dziękuję Panom za wspólne towarzyszenie nam w tej liturgii. Prosimy o błogosławieństwo. Pan z Wami, pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem ten najświętszy dzień. Niech oddali od Was ciemności grzechu i oświeci Wasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O Maryjo, Matko Boża, zwońcia Ty nad nami. My do Tebe przybiegajem slozami molbami. My do Tebe przybiegajem i serca przynosim, a u Tebe zastupnictwa molimo i prosim. Zastupajся Syna swego za nami synami. Swoje мольбы неси йому з нашими сльозами. Умоли нам гріхи прощи, мати наша ненько, щоб ми були серцем чисті, як роса ранена.